Udało mi się zalać ciekawą auto. Bardzo, bardzo, bardzo chcę. Bardzo chcę być twórcą, który i nagrywa, i trenuje. A może trener Szyszka nie widział, że się przebierałem za kobiety pół kariery. A tam napis peruki. On jest chyba na tym etapie, jeżeli chodzi o ego, gdzie ja byłem przed wywaleniem się troszkę. I tak ciężko z takimi ludźmi się w ogóle na cokolwiek umawiać. Nawet na bicie się po ryjach, co powinno być właśnie proste, nie? Ale ogólnie co do takich spotkań, to zazwyczaj zakładam, że mogę być nagrywany, jakby to brzmiało. Mało mi, że jeden kanał ma miliony, drugi kanał, trzeci kanał, 15, musi być 15. Dlaczego nie mamy 16 jeszcze? Mamy słuchać, mamy nie słuchałem też, mama też dobrze mówiła. Coś grubego się szykuje na koniec roku i tyle, no. Coś, co ludzie chcą, na pewno, no, bardzo tego chcieli. No dobra, załóżmy, że ten mikroport nie dotyka tego, bo to nie dotyka materiału, będzie git, nie? Nie, będzie zbierał, spokojnie. On nie będzie ten, żeby nie chcę, po prostu, żeby naszym kochanym widzom coś szurało przy uszach, nie? Bo i tak to, co mówię, nie jest zbyt interesujące, jak jeszcze do tego będzie szurać, to już w ogóle będzie audycja nie do strawienia po prostu. Ja mam akurat wątpliwości co do tego, że to nie jest interesujące, ale... Zaraz się przekonamy. Dobra! Udało mi się zalać ciekawą auto. Nie przejmuj się. To jest auto... Zaraz będzie bijacyka. Tak zwany wół roboczy i tego nie będziemy wycinać, tego zalania kawką. To jak już wiecie, pojadę gdzieś tam do Robołosza czy gdzieś, to rachuneczek w Uniku się wymienimy, później transakcja wiązana i spoko. Czy tam zapłacisz? Opłacało mi się, nie ma problemu. Jakieś dwa treningi. Nie ma problemu, dogadali. No, zobaczcie tytułem wstępu, jak fajnie naturalnie wyszło. Wiewiórki, Bobry, dzień dobry, Krzysztof Ferenc. Wujaszek Fericze, to jest oczywiście kolejna odsłona jazdy z Wujaszkiem dla kanału YouTube Olimp Sport Nutrition. Moim gościem jest Robert Pasut. Dzień dobry. Sutonator. Tak jest. Właśnie się chciałem tak, zastanawiam się, mówię, powiedzieć Robert Sutonator Pasut, czy nie powiedzieć, ale brakuje skoro... mi tego, wiesz? Brakuje ci. Robert Sutonator, no brakuje. No. Przykleiło się. Wiesz co, to Sutonator to na co dzień jestem Pasut, Sutonator jestem na specjalnej okazji. Chcę, żeby wiesz, na dźwięk imienia Sutonator we mnie budziło się takie zwierzę, które nigdy we mnie nie mieszkało całe życie. A teraz mieszka. A teraz pomieszkuję po cichu. Czy mam to odebrać, że jazda z Wujaszkiem i rozmowa tutaj z tobą w tym momencie jest specjalną okazją? Tak, no dawno nie rozmawiałem, nie byłem na konferencjach. Ja w ogóle nie lubię zawodniorów, co się pchają na galę, udzielają wywiadów na konferencjach, na których nie walczą, wiesz? No, więc ja generalnie przybrałem taką taktykę, żeby raczej między walkami być cichszym troszkę. I jesteś teraz niby tak. No właśnie teraz łamię wszystko, zepsułeś. No i widzisz, no i bardzo dobrze, czyli w dobrym momencie się wstrzeliłem. Nie chcę cofać się do przeszłości i gadać o jakichś tam kryzysach finansowych, o tym, o tamtym, o wiesz, abstrahuję, trzeba było się z tego tam odłączyć, ten zrezygnował, ty zrezygnowałeś. Narobiliśmy trochę, no. Narobiliście trochę. Ja bym chciał to w ten sposób ugryźć. 10 lat minęło, byłeś na szczycie, byłeś na dnie, przepraszam za takie sformułowanie, przynajmniej YouTube'owo, wracasz. Czym jest dla ciebie YouTube na ten moment, w tym momencie, jak jeździsz tutaj ze mną furą? W tym momencie to brzmi przerażająco YouTube, bo to znaczy, że to jest źródło mojego bólu i źródło mojej radości. Tak naprawdę, nie? Jak tak przedstawiłeś sprawę. To jest coś, co zmieniło moje życie i no, praktycznie dyktuje je, tak? Oczywiście za tym idzie popularność i tak dalej, ale YouTube jako symbol totalnie zmienił moje życie. Gdyby nie on, to zupełnie by to wszystko inaczej wyglądało. Co do wzlotów, upadków, bycia królem, wiesz co, cholera, patrzę na tych dzieciaków teraz i widzę, jak idą do miejsca, w którym ja byłem. Mam ochotę im powiedzieć, to nie są dzieciaki też, to są w ogóle też zawodnicy fejmu i tak dalej. I mam niektórym ochotę powiedzieć, zwolnij, nie bądź taki, to bo się wywalisz na tym, sparzysz. Wypierdzielisz się po prostu na łeb. Bo wzrost tego ego jest czasem nie do powstrzymania, nie? Mówimy o pieniądzach, zainteresowaniu kobiet, mówimy o popularności, nie? A to są i ja. Zwykłe chłopaki nieprzygotowane na to. Zwłaszcza tak jak mówisz, tak? 5 lat była platforma, ludzie się w głowę pukali, jak my wchodziliśmy na YouTube'a. Jakiego... Weź do roboty jakieś. A nie, YouTube'y będziesz robił gówniarzu, nie? Teraz dzieciaki wchodzą już z innym podejściem. Słuchajcie, tam jest sporo hajsu do zrobienia, nie? Wtedy to w ogóle się dokładało. Ile jeszcze ludzi się z ciebie śmiali, że w ogóle to robisz. Więc to może być przekleństwo, wiesz? I ja wiem, że podchodząc do takiego zawodnika, youtubera, twitchera, whatever, któremu widzę, że dobrze idzie i zaczyna mu ta bania rosnąć wielka, zaczyna pod chmurami, już nie ma kontaktu z nim powoli.
Ja wiem, że to nic nie da, bo jakby ktoś do mnie wtedy podszedł stary, to bym powiedział, co ty mi pierdolisz, dziadu? Co ty mi gadasz, dziadu? Ja se nie poradzę z presją popularności? No i było jak było. Dużo poznałem mądrych ludzi, którzy do mnie próbowali się przebić, stary, przez te lata, naprawdę. Gości i od biznesu, i od mediów, od reklamy. Nie dało rady, nie? Ja swoje wiedziałem zawsze. Przebić się w takim pozytywnym tego słowa znaczeniu, że chcieli ci pomóc. Robciu, wychilluj z tym, wychilluj z tamtym, zrób to, zrób tamto, nie? Ja tak, jak człowiek, powiem ci tak, plusem tego całego bankructwa, tego tak jakby bycia na tym dnie chwilowo, jest po prostu mniej ciśnienia, mniej ludzi, mniej telefonów, leżysz sobie i sobie myślisz, co ja spierdoliłem przez ostatnie 9 lat, nie? I właśnie miałem właśnie zdania tych ludzi mądrych, którzy mi rzeczy mówili i mówię, kurde, to było mądre. To było wtedy mądre. No ale jestem tu, gdzie jestem, no. A jakbyś miał w jednym, w dwóch zdaniach dać teraz przyszłym youtuberom, którzy być może wchodzą na tą zieloną trawkę youtubową i chcą gdzieś rozwijać swoje kariery i być może ty byłeś albo jesteś, bo jesteś w dalszym ciągu jedną z najbardziej rozpoznawalnych youtubowych postaci w naszym kraju. Więc jakbyś miał im jednym bądź dwoma zdaniami podpowiedzieć, co róbcie, żeby było dobrze, a czego nie róbcie, to co to by było? Bez tutaj wielkich jakichś dialogów. Krótko i na temat. Ja jestem pewien, stary, że oni ja powiem to, co gorsze. To, co ja im powiem, to oni jeszcze to będą to pomijać. To mi się wydaje, że to jest na zasadzie takiej nie pal papierosów młody, a młody, a co ty będziesz mi mówił, dziadu? Moja mama mówiła, na złość babcie dorożę sobie uszy. Ja mogę teraz im na odwrót powiedzieć. Słuchajcie, umawiajcie się ze wszystkimi dziewczynami bez przemyślenia, dużo imprez, dużo używek i jak najważniejsze, bardzo dużo kolegów, którzy się pojawiają, jak jesteście popularni, trzymajcie ich blisko, o starych przyjaciołach zapomnijcie. No i co, nie liczcie pieniędzy, wierzcie, że jesteście najlepsi, zawsze będziecie. No i tak jakby wisienka na torcie tego wszystkiego, koniecznie nazywajcie się królami, milionerami, najlepszymi i tak dalej, bo to jest genialne, to najlepiej działa, nie? Powiem ci, że nawet Sylwester Wardenga się na tym wywalił, już teraz mówiąc bez tego sarkazmu, że zaczął się nazywać imperatorem i od tamtej pory zaczęło wszystko być źle. U nas był artykuł słynny w Forbesie chyba milionerzy z YouTube'a czy My Company. Od tego momentu wszystko było źle, wiesz o co chodzi? Bardzo uważać z tym koronowaniem się, słuchajcie, naprawdę. Na przykład mówisz sobie, nie, tam ja trzymam blisko tego gościa, ale to ja też na nim korzystam, na tej znajomości. Mimo że ewidentnie jest taka asymetria i że to widać, że to on jest przy mnie dla jakich korzyści, to się oszukujesz. Nie, na pewno on też mi coś daje, nie? No kurde, no, ci starzy przyjaciele nagle, nie, oni nie rozumieją tego, co ja robię, to ja nie będę z nimi gadał, ja muszę mieć nowych znajomych. Fresh. No, bo wiesz, oni nie rozumieją. To mamy trzeba jeździć często też, mamy słuchać, mamy nie słuchałem też, mama też dobrze mówiła. A mama widziała? Mama widziała, zanim to się wydarzyło kilka miesięcy, już widziała. Tutaj właśnie, że coś ten kolega nie bardzo, nie? Tutaj, że troszkę się zmieniłeś, nie? No to trzeba było słuchać mamusi, no. Ale mówię ci, analiza wsteczna zawsze skuteczna. Też wiesz, też trzeba czasami iść po prostu jak ogień, bo tempo sobie narzuciliśmy bardzo duże, no bo byliśmy bardzo napaleni na to, żeby być tym numerem jeden jak najdłużej, żeby się na tych kartach YouTube'owej historii zapisać, żeby nawet ci młodzi twórcy, bo oni wiedzą, że ja teraz mam 8 milionów, nie mam 20 milionów na YouTubie, czy tam 9, nie? Ale oni, stary, podchodzą jednak z respektem, nie? Mogą o tobie nagrać 100 filmów, a podchodzą z respektem, nie? Bo jednak ta historia była długa i ta nasza pozycja była silna przez wiele lat. Powiedz tak, szczerze, najbardziej mnie boli, nikomu tego nie mówiłem, ale bardziej mnie boli, denerwuje, jak mi matka mówi, że jestem za bardzo spięty, jak sceny odgrywam. Ciekawe, ty spięty? No ja właśnie nie wiem, o co jej chodzi, ale ja wiem, że ona ma rację, wiesz? I jak przychodzę do mamy, ona na mnie zerknie i ona już wie wszystko, nie? Ona mówi, źle jadłeś tamtego i stary, to jest naprawdę... Bo czasami, jak właśnie się zapadałem w taki dół, to coraz bardziej, przybierałem stary na wadze, coraz więcej właśnie kasy wydawałem, coraz więcej było używek, że tak powiem. I mama właśnie tak widziała, że Robert, gorzej wyglądasz, nie? Ona to mówi delikatnie, bo ona to widzi, nie?
No, ale najbardziej mnie bolało właśnie to. No i jak mi mówiła, nie rób z tym biznesu, nie rób z tym biznesu. Ja mówię, matka, co ty wiesz o biznesie? A się potem okazało, że... A później się okazuje, kurde, skąd ta moja mama taka biznesu? Bo to nie chodzi o biznes, doświadczenie, tylko o taki maminy instynkt, nie? O taką czutkę. Czy to dobry człowiek, zły człowiek? Ale teraz już powiem ci, kolejny plus tego takiego tak zwanego mocnego potknięcia się, dzwonię do niej, pytam wprost. Po prostu już, mówię, matka, co myślisz? I już. Na przykład w jakim temacie? Podaj, Robert, podaj stary przykład. No podaj przykład. No to już ci mówię, no ja teraz się, kurczę, rozstałem, jestem singlem, nie? Wiemy. I też wiem. Wchodzę znowu na jakąś tam drogę, że tak powiem, randkowania. No to dzwonię do mamy. Mamo, jakie zasady tego randkowania ustalić? No bo jako osoba popularna, żeby... No kurde, nie wiem jak to powiedzieć, żeby nie zrazić potencjalnych kandydatek, nie wyjść na mizogina i w ogóle bardzo dużo pułapek w rozmowie o tym. Ja muszę z tobą, muszę uważać w tym momencie. Uważaj, bądź sobą, mów. Bądź sobą! Bądź sobą. Twój kolega z Wyrol 2 był piękny, też o tym pogadamy. No mów, bądź sobą. Trzeba uważać, no jak się z kim się spotykasz, po co i tyle. No bardzo trzeba uważać, no. I to musi być tak, nie możesz siedzieć sam w domu samotny, ale też nie możesz, cholera, łazić. I się łajdaczyć. I się łajdaczyć, no. I mama mi zawsze pomaga, no, żeby właśnie tak jakoś wycyrklować to wszystko, no. A powiedz mi, czy ty... Skoro wszedłeś na drogę randkowania, to jest normalne, jesteś kurde młodym samcem, popularnym. Myślisz czasem o takich rzeczach, że gdzieś pójdziesz na randkę z jakąś dziewuchą i że ona może cię gdzieś nagrywać, nie wiem, kamerką, dyktafonem, albo nie wiem, powiedzmy dochodzi do sytuacji już no wiadomo jakiej, idziecie kurde do Wyra, ma być ogień w Wyrze, jebadełko, pięknie, sytuacja intymna, a ty na przykład sobie myślisz, ja pierdolę, ciekawe czy tu gdzieś jakiś kamerek, nie? Dobra. Są takie historie? Stary, sam się władowałem na ten temat. To jest właśnie, ostatnie paręnaście tygodni udzielałem wywiadów i teraz widać brak doświadczenia, władowałem się na temat, siedzisz w dosiadzie i sam się poprosiłem o takie pytania. I teraz muszę odpowiedzieć na to i muszę odpowiedzieć, ale błagam, żeby to nie zraziło ludzi, z którymi się spotykam. Mam taką zasadę, że jak z kimś rozmawiam w dwie osoby, to wyobrażam sobie, że jestem nagrywany i tyle. Chyba, że naprawdę jest jakiś taki prywatny temat, to wtedy troszkę się otwieram i też jakby sam się otwieram, żeby wysłuchać. Ale ogólnie co do takich spotkań, to zazwyczaj zakładam, że mogę być nagrywany i jakby to brzmiało. A w ogóle jakby to dużo minusów jest. Wiem, że to brzmi dla ludzi normalnych, żeby trochę chory sposób. Ale nagle się na przykład uczysz w bardziej cywilizowany sposób komunikować, bo zakłada, że ktoś to usłyszy więcej niż jedna osoba. Więc jakby, no tak, tak, zgadzam się, ale wiesz, można też dostać, żeby nie dostać paranoi, nie? No bo jednak ten kontakt z drugim człowiekiem, oprócz oczywiście bycia bitym, kopanym, co też jest fantastycznie, to potrzebny jest ten kontakt z drugim człowiekiem, żeby się zrelaksować, nie? I ta chwila intymności jest potrzebna, żeby od tego świata właśnie, że tak powiem, internetowego odpocząć, bo jak ty żyjesz tylko w internetowym świecie, to też są takie aparaty na YouTubie, i to też już się dosiada na banie, nie? Że tylko internet. On może zwariować. Wiesz co, ja mam wrażenie, że są tacy, co zwariowali i jest i jeszcze lepiej ich kariera idzie. I nawet jest im dobrze. Jest im super. Tylko pytanie, co później, bo to wszystko jest pożyczka na przyszłość. Bo to wszystko, wszystkie te rachuneczki, te kredyty, to wszystko będzie trzeba spłacać. Jeżeli ty się poświęcasz temu internetowi 100%, tak jak ja miałem przez parę lat, to potem trzeba za to zapłacić, po prostu. No ale no, byłeś twórcą, nie? Byłeś twórcą, przepraszam. Sorry, ale ja byłem chytry. Nie na żarty. Chytry, nie na żarty. Mało mi, że jeden kanał ma miliony, drugi kanał, trzeci kanał, 15, musi być 15. Dlaczego nie mamy 16 jeszcze? I ganiałem wszystkich, biegałem po biurze, dzwoniłem o 8 rano, ludzi stresowałem. Mówię, robimy, no co jest, czemu nie ma tego kanału jeszcze, no? Więcej, mocniej, szybciej. Bo ja chciałem, no jeszcze. Bigger, faster, stronger. Robert, pieniądze się kończą. Nie szkodzi, ogarniemy, robimy. No. Jak się zmienił na przestrzeni 10 lat YouTube? Co się zmieniło? Co jest gorzej? Co jest lepiej? Dokąd to zmierza? Dwie rzeczy. I to bardzo ma duże konsekwencje. Jest więcej treści, ale więcej ludzi to ogląda. Przez co jest większa konkurencja, ale też większa tematyka po prostu, nie? Już możesz robić o wszystkim.
Dodatkowo pojawiły się shorty, pojawiła się monetyzacja, pojawił się żółty dolar, tak? Tego nie możesz powiedzieć, tamtego nie możesz powiedzieć i tak dalej. Ale ogólnie powiem ci, że ja będę takim troszkę tutaj, nie wiem, boomerem, konserwatystą. Nie czuję, żeby YouTube się w duszy zmienił i to bardzo dobrze. Że jednak ta dusza YouTube'owa została zachowana. To dalej jest platforma, gdzie nie pokazujesz pięknego życia, gdzie nie najważniejsze są, nie wiem, kasa, operacje plastyczne, dupa cycki nawet. Tylko dalej na YouTubie, kurde, najbardziej się wybijają tacy ciekawi ludzie. Wiem, że dużo ludzi mi napisze teraz, że nieprawda, że już się zesrało i tak dalej, ale YouTube dla mnie był zawsze taką najczystszą, najlepszą platformą z tych wszystkich platform do publikacji treści, wiesz? Że tam właśnie osoby z ciekawymi zainteresowaniami, które były takie, kurde, oryginalne. A na Instagramie więcej jest takich kopii w klej ludzi, moim zdaniem. Jakie są twoje aspiracje, wasze aspiracje teraz, jeżeli chodzi o abstrahuję? Czy wy chcecie, czy ty robisz to teraz, Robert, z ogromną przyjemnością, z pasją, tak lajtowo, to ci daje mnóstwo, nie wiem, satysfakcji, takiego dobrego samopoczucia, czy ty w dalszym ciągu masz jakieś aspiracje razem z Czarkiem, że chcecie znowu być numerem jeden. Powolutku, małymi kroczkami, będziemy jedli malutką łyżeczką i będzie super, też się najemy. Czy wy to już teraz robicie, bo po prostu to kochacie? Jak to jest? Czy ty kochasz w ogóle ten YouTube w dalszym ciągu? Tak, bardzo kocham. No, tylko zastanawiam się, ile ta miłość mnie kosztuje na przykład, nie? Bo zauważyłem, że podchodzę do YouTube'a mało racjonalnie w pewnych momentach. To znaczy na przykład, jak potrafi być tak, że na przykład są mniejsze przychody, to mi to nie przeszkadza w żaden sposób. Tak się nie patrzy na biznes. I zauważyłem właśnie, że mam podejście emocjonalne. I wiem, że mogą być z tego problemy. Wiesz, o co chodzi, że ja naprawdę jestem w tym zakochany. Tylko pytanie, czy jestem zakochany w tworzeniu, czy jestem zakochany w atencji. I tutaj znowu mamy sytuację, gdzie ja powiem, że ja jestem wielkim twórcą i kocham to. Ale może ja po prostu lubię te komentarze czytać. I co? No, ale też odpowiedziałeś mi w tym zdaniu. Być może jesteś zakochany w atencji, być może jesteś wielkim twórcą, który kocha tworzyć, jak sama nazwa wskazuje. Ale odpowiedziałeś mi od razu jednoznacznie, że to już nie jest miłość do pieniądza, bo wcześniej chyba tak było. Chciałeś więcej, mocniej, szybciej. Dlaczego? Żeby zarobić, żeby być liderem, żeby być, nie wiem, bogatym, sławnym, tak? Nie, nigdy nie chciałem być bogaty. Nie. Nie. Ja miałem obsesję władzy tego, że mam pod sobą tyle i tyle kanałów i w ogóle pieniądze to w ogóle dla mnie ostatni temat był, naprawdę. W sensie tylko tyle, że sobie to auto drogie ogarnąłem i do dzisiaj w sumie żałuję. Ja już teraz nie mogę się odzwyczaić od tego, bo sobie ogarnąłem Mercedesa. Trzeba było wziąć sobie Passata, nie dość, żeby było śmiesznie, Passat, to jeszcze miałbym mindset, by mi się nie zmienił. A troszkę żałuję z tym autem, że przyszalałem. Ale ja miałem taki mindset, wydać wszystko, żeby być jeszcze większym, a jak zarobimy, to wydać to, żeby być jeszcze większym. To bardziej była mania wielkości, a nie posiadania. Już powiedziałeś mi na jedno pytanie. Tak. Chcecie być w dalszym ciągu numerem jeden za jakiś czas? Chciałbyś znowu poczuć, że Robert, Sutonator, Pasut, kurde, Czarek, abstrahuje, wszyscy o was mówią i znowu jest ten boom wielkości, bo wy się rozwijacie. Uważam, że złapaliście genialny flow, że to jest moment, gdzie naprawdę dobry wiatr wieje w wasze YouTube'owe żagle i to bez dwóch zdań. Filmik, który obejrzałem nie wiem ile razy, twój kolega z Wyrol 2, wiem, że ludzie mają różne poczucie humoru, wiem, że Polacy są pruderyjni, mogą niektórych ciężkich żartów nie rozumieć, ale dla mnie to jest esencja, to jest genialne, absolutnie. Obecnie sprawia mi to bardzo dużo przyjemności, aczkolwiek co do zrobienia tego zrywu na numer jeden, no to jest tak jak, nie wiem, w jakichś pewnie dyscyplinach sportowych, że musisz wyczuć dobry moment i wtedy te 100% dokręcić. Ja teraz czuję, że my się kręcimy na 75, powiem ci szczerze. Te 25 też pochłaniają treningi, walki i tak dalej, nie? Ale myślę, że może być coś takiego w moim życiu, że na przykład stwierdzę, że kurwa, mam 4 lata do 40, nie? Co ja mam do stracenia? Co ja mam do stracenia? I znowu dam ten pedał gazu na maksa. Tylko muszę naprawdę mieć poustawiane, żeby... Bo wiesz, bo ja z przodu byłem mocny, tylko z tyłu mi brakło, nie? I tutaj mówimy właśnie o dbaniu o zdrowie, dbaniu o dietę, unikanie głupich form relaksowania się typu używki właśnie... tak naprawdę, wiesz... Jeżeli ja będę miał to wszystko ograne i bardzo mocno wierzę w regularne treningi, że one mnie tak, że nawet jakbym miał największy hardcore, nie wiem, właśnie już na takich, na obrotach na 100%, pójdę na ten trening, wyjdę, mam wszystko w dupie, ja idę, robię dalej, ale już wiesz, bez tej takiej spiny, nie? Więc powiem tak, przygotowuję się troszkę do skoku, ale jeszcze nie. Na pewno jeszcze nie. Za wcześnie jest. Bardziej
Fame MMA dla ciebie, czy ty dla Fame MMA? Czy to jest transakcja wiązana? Jak ty to widzisz? Myślałem, że to jest transakcja wiązana, myślałem, że jest symetria. Zaczyna mi w ostatnich tygodniach to wyglądać, że jednak jest takie duże zainteresowanie i tak dużo zawodników, że trzeba się poszarpać. I nawet jeżeli zrobiłem, powiedzmy, dobrą robotę na 13, to nawet ja nie czuję, że mam zagwarantowaną ani jedną walkę, mimo że jestem posłowie i tak dalej, mam podpisany kontrakt, to zauważyłem, że no jest po prostu, że przepraszam, kolokwialnie biorą wszystkich i nie chcę tego mówić, że jestem zazdrosny, czy nie bierzcie, bo ja już, jak ja już szedłem, to już zamykamy drzwiczki za mną, już nikt inny nie może tego. Tylko po prostu jest mega dużo twórców, dla których Fame nie jest przypałowy, nie jest wstydem i po prostu chcą spróbować, nie? I to widać, jak Boxdel po prostu zagarnia ludzi, w workach ich zwozi. No, więc tak czuję ostatnie tygodnie, no. Jest w czym przebierać. A dlaczego ty, Robert, tak długo kazałeś na siebie czekać? No bo, no umówmy się, do gali numer 13, walka z Japczanem, a ja wiem, że zainteresowanie twoją osobą było potężne od samego początku. Wiesz co, ono nie było nigdy wyrażone wprost, to po pierwsze. Po drugie, miałem umowę ze spółką, taka, którą mi zakazywała generalnie takich działań, które byłyby wizerunkowo szkodliwe. Wtedy Fame też nie miał takiego wizerunku jak teraz. Mówią, musiałbym się dzielić pieniędzmi, a mi się nie chciało. No więc sprzedałem udziały. O tyle szczęśliwie, że w momencie, jak byłem w procesie sprzedawania udziałów, no to wtedy się odezwał do mnie Wojtek Gola nagle, gdzie to się w ogóle pięknie zgrało. A wspólnicy na tyle byli wyluzowani, że po prostu pozwolili mi, dobra, to już tego, zakładamy, że już wyszedłeś ze spółki i że ten Fame jest jakby niezależny i już robisz to, tak? No, więc tutaj poszli mi na rękę, za co dzięki. A porozmawiamy trochę o MMA, o takim prawdziwym MMA, o tej części sportowej. Trafiłeś do Unique Fight Club, do trenera Szyszki, pod skrzydło do trenera Szyszki. Co mógłbyś opowiedzieć jako twórca, który zajął się MMA i myślę, że nikt się nie obrazi, jak powiem, zajął się MMA profesjonalnie, bo taki galat, jak ja tutaj zerkam na twoje ucho, taki kalafior, jak masz na lewym uchu chociażby, nie robi się od leżenia na kanapie i nie robi się od tworzenia treści na YouTube. Co możesz powiedzieć? Jak to jest trudna dla ciebie dyscyplina sportowa? Jakbyś się miał to z ludźmi podzielić? I ja w ogóle poszedłem do trenera Szyszki, chciałem powiedzieć tylko szybko, bo się wstawił za Maksymem i to się postawił Boxdelowi. Bo Boxdel wtedy się wycofał z tej walki, a potem zaczął mówić, żeby wygrał. To i trener Szyszka powiedział, że to troszkę nie fair, mi się mega to spodobało. A potem zobaczyłem, że Unique Fight Club jest 5 minut od mojego miejsca zamieszkania i stwierdziłem, że czasami los mi sprzyja i to był taki właśnie przypadek. A co do treningów, no to wiesz, to bardzo, bardzo, bardzo chcę. Bardzo chcę być twórcą, który i nagrywa, i trenuje. I bardzo dużo ostatnich miesięcy poświęcam, żeby właśnie tak było. No bo ten sport, nie będę tutaj, będę mówił to wszyscy, którzy zaczęli trenować. No jeżeli się przykładasz, masz dobrego trenera, no to jest piękne, to jest inna jakość życia. Ja się czuję coś, jakbym był 10 lat młodszy po prostu, nie? Ale jednocześnie, stary, to jest dla mnie bardzo ważne, nie chcę porzucić tego, co mi dało tą szansę, tę szansę, że trener Szyszka wie, kim ja jestem, że poświęci mi czas, że wyszliśmy razem do oktagonu, że stał, krzyczał, żeśmy razem puchar podnieśli. To wszystko dało mi dzięki temu, że pracowałem nad tym YouTube'em, dzięki widzom i nie chcę zapominać o widzach. Więc po tych treningach, nawet jak mam 3 godziny w poniedziałek, to i tak cisnę ten odcinek i się powoli zaczynam przyzwyczajać. Dlatego cię w ogóle, stary, pytałem o te suplementy i tak dalej. Bo nawet nie chodzi mi o wszystko inne, tylko o tę regenerację. Żeby, wiesz, ta głowa chodziła w miarę, żebym tych odcinków też nie robił tak na takie półgwizdka, nie? Co dalej, panie Robercie? No co, no tak, no powiedziałbym tutaj, jeżeli chodzi o sport, walnąłbym ci tytuł roku, żeby się kliknął, bo jestem posłowie i z poważnymi ludźmi, podpisane są umowy, aczkolwiek jeszcze nie mogę ogłaszać, bo mój przeciwnik jest osobą, która to po prostu może wykorzystać w bardzo taki dziwny, egocentryczny sposób. Zauważyłem, że ma też, no tak, on ma takie odchyły, że tak powiem, więc będę milczał, ale no coś grubego się szykuje na koniec roku i tyle, no. Coś, co ludzie chcą, na pewno, no, bardzo tego chcieli. A czy ja cię zaskoczę, na przykład, nie możemy o tym mówić, ja też o tym absolutnie nie powiem, ale zaskoczę cię, jak powiem, że wiem, co się szykuje? No nie zaskoczysz. Nie zaskoczysz. No to powiem wam, że szykuje się grubo. Szykuje się grubo, no i co? No i non-stop w treningu właśnie po to, no. Dajcie mi chłopów nabitych mięśniami, jak najwięcej, silnych. No i tyle, no. Reszty się można domyśleć.
czy poza, czy twoje aspiracje sportowe, nazwijmy to tak, sięgają dalej niż Freak Fight? Nie, szczerze, Freak Fight to na razie są dla mnie szczyty, na które się wspinam. Jest tylu chłopów, do których nie mam podjazdu we Freak Fightach, że nawet nie śmiem marzyć dalej. A powiedz mi, dlaczego ty, Robert, tak często, gęsto na tych materiałach jesteś tak solidnie poobijany? Poobijany, skąd te galaty, skąd te kalafiory, wiesz, ludzie ciebie śledzą, znają ciebie jako twórcę. Ktoś tam sobie powiedział, a kolejny twórca trafi gdzieś tam do stajni MMA, będzie się szykował, a da jakąś tam walkę lepszą lub gorszą, ale ty naprawdę jesteś zaangażowany, ty naprawdę bardzo ciężko trenujesz. I to widać po tej twarzy, widać po tych uszach. No ja, ale jak to się dzieje? Czy ty po prostu tak słabo bronisz się? Czy swoją drogą. Czy masz tak dobrych przeciwników? A zanim jeszcze odpowiesz, to ja wam coś powiem. Popatrzcie na moją twarz, przyjrzyjcie się dokładnie. Ona się troszeczkę zmieniła od ostatniej jazdy z wujaszkiem, bo w piątek, ostatni piątek, ten oto dżentelmen, który siedzi tu po mojej prawicy, ciężko połamał mi nos. Ciężko połamał mi nos, a osoby, które z dziepką mnie chociaż śledzą, to wiedzą doskonale, że spędziłem ostatnio kilka ciężkich dni w szpitalu na repozycji nosa, była operacja i tak dalej. Zdążyłem wejść na matę i połamał mi nos. To akurat w ogóle jakby to był połamany nos tak po prostu. To bym nawet czuł satysfakcję, ale ponieważ ja wiem, że ty go robiłeś, bo widziałem walkę na żywo, na której ci go chłop połamał i to jeszcze, że tak powiem, tak jak pisałeś, tak? No to widziałem tę walkę, widziałem to ciężka walka i cholera miś, i potem ja ci ten nos znowu poprawiłem, że tak powiem. To troszkę słabo. Jak z tymi twoimi ranami bojowymi, no? Słuchaj, tak jak ci powiedziałem o YouTubie, tak? Ja mam coś takiego, że jak coś robię to do przesady bardzo mocno i tylko wtedy odczuwam satysfakcję z tego, tylko wtedy to czuję. Brakuje mi wyważenia, nie? I podobnie mam z MMA. No, mam postanowienie takie, że robię 100% tego, co mi trener każe, dosłownie, nie? I do tej pory jeszcze nie było momentu, kiedy spękałem, wycofałem się albo powiedziałem nie. Tak mówią też. A trener jest taki, jaki jest. Trener wie, że no, nie nauczysz się bić, jak się nie będziesz bił, więc się bije. No, a że sparing partnerzy mają dobry zazwyczaj lewym dostaję, bo to ciągle mam tą prawą stronę obitą. To jest jak jest z tą twarzą, no. Wiadomo, potem ręce opadają, a ciosy lecą, nie? Tylko tak jeszcze gwoli wyjaśnienia. Zauważyliście na pewno, drodzy widzowie i słuchacze, że te rozmowy, ta jazda z wujaszkiem jest odrobinkę krótsza ostatnimi czasy, bo stwierdziłem, że lepiej mieć rozmowę krótką, konkretną, taką tłustą, gdzie są szybkie, konkretne pytania i szybkie, konkretne odpowiedzi, niż mamy się tu bawić w godzinę czy półtorej godziny rozmowy. Później YouTube tego nie żre, nie lubi, wypluwa, wy nie oglądacie, więc ta rozmowa będzie też krótsza. Jak niedługo będziemy troszeczkę zmieniać format jazda z wujaszkiem, to długie rozmowy będziemy mieli na Spotify prawdopodobnie, a te krótsze, takie troszeczkę poprzecinane, taką esencję, creme de la creme będziecie mieli na YouTubie. No dobra, ale do rzeczy. 10 pytań, to się absolutnie nie zmieniło. Dobra, jedziemy. Wolny czy zajęty? Jestem wolny. Jestem wolny. Czy pójście na FMMA może wrócić twoją YouTube'ową emeryturę? No, ja bym nawet powiedział, że odwrotnie, że to rezurekcja ma być. Bo jeżeli się dobrze zakręci, no to te YouTube'owe, że tak powiem, zasięgi wzrosną od fejmu, tylko no nie można zrobić takiego błędu jak bracia Malczyńscy, których jakby nie hejtuję, pozdrawiam, ale jednak wpadli w tę pułapkę, że te treningi wyciągnęły moc, przestały być publikowane treści, no a jak przestały być publikowane treści, to tak jak mówiłem, jest tylu innych twórców, że znikasz z głównej, kto inny jest, ty tam już nie wracasz, do widzenia. Ile razy spuszczałeś krew z kalafiora? Otóż, słuchajcie, byłem u dentysty, miałem operowany brzuszek, miałem operacji nosa, też właśnie dlatego też mnie troszkę to zabolało tak empatycznie, bo miałem dwa razy operowany nos i raz zatoki. Ale takiego bólu, jak miałem przy wizycie u lekarza z kalafiorem, to nie pamiętam, ponieważ pod koniec, słuchajcie, od tego spuszczania krwi już nie chciało iść normalnie ze strzykawki, ponieważ krew się zrobiła czarna, gęsta, taka brudna bardzo, trzeba było po prostu nacinać skalpelem to ucho. I wypływało, że tak powiem, znieczulenie. No to był najgorszy ból, ponieważ był tam stan zapalny. Ale pamiętam, że do następnego dnia i normalnie zrobiłem rundę bokserską sparingu i dostałem w to ucho i stwierdziłem, że wiesz co, nie ma granic żadnych, wszystko jest możliwe. Dobrze.
Czy będzie plastyka uszu? Czy zacząłeś trenować w ochraniaczach na uszyska? Ja zacząłem, ja powiem tak, już przeszedłem ten etap, teraz zacząłem trenować już bez ochraniaczy, bo już tak się obiło, że mi się w tym nie chce, a w ochraniaczu tak, gorzej słyszysz, jest gorąco, plus jakby to jest troszkę nie fair, bo jak leci mocny sierp, to zamiast ci trafić w ucho i cię zdezorientować, to trafia na ochraniacz, więc to jest tak nie do końca fair, a plastyka uszu absolutnie zostawiam takie, ja o tym nie myślę w ogóle i w ogóle, nie wiem, to brzmi szczerze, przerabianie tego ucha na normalne brzmi przerażająco, a dwa, że będę musiał to poprawiać, drugi raz robić, a nie mam ochoty. Trener Szyszka, kochasz czy nie? Jezu, to jest najlepsze pytanie. To jest Trener Szyszka, kochasz czy nienawidzisz? No, powiem tak, diabeł z Łodzi, no. Ja wiem, że ja nigdy nie miałem czegoś takiego jak relacja z trenerem, bo w ogóle tylko widziałem na jakieś roki i tak dalej i myślałem, że to jest kit. Ale pierwszy raz czuję do drugiego człowieka po prostu taki autorytet, że tak powiem, bo mi też brakowało w życiu autorytetów, zauważyłem. Byłem bardzo krnąbrny, a tutaj temu człowiekowi naprawdę boję się powiedzieć, że zrobiłem coś głupiego, więc robię mniej głupich rzeczy. Genialne. MMA stało się pasją, czy jednak metodą nawrócenia do łask? Słuchaj, no połączmy tak. I że pasją, że metodą nawrócenia do łask i zarobienie pieniędzy, jak połączymy te trzy rzeczy, no to masz taką najszczerszą odpowiedź na to pytanie. Bardzo lubię cię w kobiecych stylizacjach, serio. No, czytaj głośno, czytaj. Nie, dlaczego? Dlaczego mam o kobiecych stylizacjach? No, czytaj głośno. A jak to trener Szyszka widzi? Może trener Szyszka nie widział, że się przebierałem za kobiety pół kariery. A tam napis peruki. Jakoś zrobimy tak, żeby nie miał dostępu akurat do odpowiedzi na to pytanie. Słuchaj, bo ja zauważyłem, że w Uniku, jak to w klubach sportowych, atmosfera jest troszkę gęstsza, jeżeli tak chodzi. Czasem można ciąć nożem wręcz. Ja na przykład, jak mam założyć różowy t-shirt, to akurat nie wtedy, jak idę na trening. Akurat go zostawiam wtedy. Ja akurat nie mam z tym problemu, ale po tym, co teraz powiedziałeś, to chyba następnym razem przemyślę, bo lubię róż, jakby nie patrzysz. No. Nie wiem, czy w Uniku wiedzą, że zarabiałem pieniądze przebierając się za kobiety, ale opowiem tak, nowy format tego nie wymaga i bardzo dobrze się złożyło. Ale musisz przeczytać, Robert, to pytanie, bo przecież widzowie nie będą wiedzieli. A, przepraszam. Tak, proszę. Jestem głupi i... Czytaj. Bardzo dobrze ci w kobiecych stylizacjach. Serio, lubisz się przebierać za kobiety? To niezłośliwość. No jest to wyzwalające, no jest to, bo jesteś kim inny. W ogóle przebieranie się za kogoś to jest najpiękniejsza rzecz, bo tak jak gadaliśmy o tym, wytrąca cię z rzeczywistości, jesteś gdzie indziej, tak? Tak jak ty teraz jesteś chwilę w moim świecie, nie myślisz o swoich sprawach, prawda? Strasznie to pomaga. I tak samo przebieranie się za kobiety, ponieważ to takie mocne przebranie jest, to jest bardzo, bardzo wyzwalające. Ale MMA jest lepsze. Czy zdarza się, że na co dzień ludzie nie traktują cię poważnie? Czy masz z tym problem? Wiesz co, tutaj jest jakby dwojaka tylko odpowiedź, bo albo mnie traktują niepoważnie i mam z tym problem, albo ja myślę, że mnie traktują niepoważnie, zaczynam się dziwnie zachowywać i w końcu mnie traktują niepoważnie. Koniec końców, trudniej być traktowanym poważnie, jak prowadzisz taką działalność. I po prostu to jest siła wizerunku. Siła wizerunku, no to tak jak, nie wiem, kurcze bele, no... Nawet aktorzy, wiesz, w filmach Wegi czują się jak gangsterzy, no a gangsterami nie są, a jak wiemy ostatnio, to też w ogóle też średnio ogarniają niektóre tematy życiowo, oczywiście życzę tam powodzenia, ale można uwierzyć w te fikcje i ludzie czasami, wiesz co, kiedyś z tym walczyłem, teraz daję ludziom uwierzyć w to, co chcą, jeżeli chodzi o mnie. Jeżeli chcą widzieć 30-parolatka niedojrzałego, który nigdy w życiu nie przepracował dnia pracy, tylko się wygłupił od 10 lat w internecie, chuj, niech to widzą. Jak chcą widzieć pasjonata YouTube'a, Zajawkowicza, podchodzą do mnie z szacunkiem, bo widzą ile, że dzień po dniu robię to samo, w sensie w tym samym kierunku idę, też super, nie? Już nie walczę, nie? A chcą widzieć Sutonatora, no to w ogóle, to też super. A ja tu zrobię małe wtrącenie, Robert. Czy bywa tak, że ty jesteś bardzo poważny i ludzie są wtedy zdziwieni, że ja pierdolę, jaki on jest poważny, że on potrafi być poważny. Czy też to czasem bywa problematyczne? W spółce miałem coś takiego, albo na spotkania z klientami, zwłaszcza w spółce, że musiałem tak na przykład powiedzieć poważnie zdanie, ludzie się śmiali, a ja musiałem z poważną miną powtórzyć je, żeby tak przybić, że teraz to nie jest ten Robert z ekranu, tylko teraz to troszkę rozmawiamy jak ludzie dorośli, nie? Także muszę się przez to przebijać, nie? Ale potem, wiesz co, stwierdziłem, że to w ogóle tak nie ma sensu i że lepiej po prostu z uśmiechem wszystko robić, bo naprawdę z uśmiechem jesteś w stanie załatwić dużo więcej niż będąc poważny. Ludzie nawet nie wiedzą, że są pod twoim wpływem, a nie musisz w ogóle podnosić głosu, czy jakiś, wiesz, pokazywać autorytetów w taki sposób, że tak powiem, klasyczny.
No, no w ogóle nauka relacji międzyludzkich to też bardzo, bardzo się cieszę, że przeżyłem tę historię ze spółką, z kanałami, z tym wszystkim, bo poznałem tyle ludzi i chyba nauczyłem się z nimi rozmawiać. To przynajmniej troszeczkę lepiej. Jeśli nie YouTube i nie Fame, to co? No nie wiem, prawdopodobnie marzy mi się, ciągle czytam książki o tym, jak powstają wielkie firmy, startupy amerykańskie, jestem od nich uzależniony, jak tylko coś nowego wychodzi, to od razu to czytam, no bo chciałbym kiedyś być prezesem spółki, która zmienia troszkę, może nie świat zmienia, ale zmienia jakiś kawałek rynku, który jest na przykład, tak jak chcieliśmy zmienić rynek wideo, reklamy, więc na pewno myślę, że po 40 będę o tym bardzo poważnie myślał, no. Ty kontra Majewski. O, ty versus Majewski. Brałbyś? To zapytanie, czy brałbym? 3 miesiące temu bym powiedział na sztywno, że tak, ale zauważyłem, że Daniel, nie wiem, czy to powiedzieć, jest troszkę toksik. To znaczy bardzo dużo, nie wiem na kim on jest etapie właśnie w takim, on jest chyba na tym etapie, jeżeli chodzi o ego, gdzie ja byłem przed wywaleniem się troszkę. I tak ciężko z takimi ludźmi się w ogóle na cokolwiek umawiać. Nawet na bicie się po ryjach, co powinno być właśnie proste, nie? Że dobra, nie lubisz go, jest ten właśnie, no to go zlej, a no to właśnie nie jest takie proste. Ale czy ty go nie lubisz? W tej wersji, w której jest teraz, to go nienawidzę, kurwa, naprawdę. I to w ogóle nie podkręcam tego. I mówisz teraz jako, nienawidzisz go jako człowieka, czy jako twórcy? Czy jako influencera? Nienawidzę tego, co sobą obecnie reprezentuje. I myślę, że, no, czeka go troszkę przemyśleń, no. No nie wiem, a dobra, nie chcę w jakieś wchodzić szczegóły. Może jeszcze mnie zaskoczy i tak dalej, ale... Ciężki jest gość chwilowo i tyle, no. Cieszę się, że w ten sposób tak dosyć obszernie odpowiedziałaś, ale teraz tak, wyobraźmy sobie czysto hipotetycznie. Dzwoni telefon, ja patrzę, o, Wojtek Gola, Fame MMA. Odbieram, tak, jest ze mną pasu, tak, mogę ci go dać. Nagrywamy materiał, ale trzymaj, daję. A Wojtek mówi, dobra, Robson, klepiesz się czy nie klepiesz? Chcemy cię zestawić z Majewskim. Tak czy nie? Słuchaj, właśnie to jest problem, widzisz, bo ja teraz już na te pytania nie mogę normalnie odpowiadać, ponieważ mam wrażenie, że Daniel jest przekonany, że każdy chce się z nim bić. Że jest tak zajebisty i że tak do tego fejmu wszedł, że każdy chce się z nim bić. I de facto teraz wszystko mówienie o nim, bo cokolwiek o nim powiedziałem, to jest woda na jego młyn w tym momencie już. Musi być przeszczęśliwy, że o nim mówię. I to stary już, wiesz, to już się zaczęło od takiego tweeta, co on puścił, że jak mnie pasł, dzień przed moją walką, jak mnie pasł wyzwie, to mu odmówię, nie? Tak w ogóle stary, wiesz, zanim w ogóle go wyzwałem, to on odmówił. Niech to będzie podsumowaniem takiego procesu myślowego. Myślę, że Daniel ma bardzo, też już pomijając te jego wady, to myślę, że on całkiem dobrze kmini, jak ważny jest silny, taki wyrazisty wizerunek. No i potrafi na nim grać na pewno, nie? To nie jest chłop, który jakby gra postacie, tylko on sobie stworzył postać Daniel Majewski i bardzo, bardzo intensywnie nad nią pracuje. Uważam jednak, że jeżeli nie wyjdzie do oktagonu, a będzie tylko gadał o tym, to niestety mu to bardzo szkód przyniesie dużo. Ja miałem bić się na 10, biłem się ostatecznie na 11, ogłoszenie Daniela było chyba na 12, pomóż mi, dobrze mówię, bo ty się biłeś na 13, ogłoszenie Daniela było chyba na 12, bo ja wtedy... Byłeś na tej gali może, czy nie? Tak ogłaszają Daniela? Tak. Tak. Bo słuchaj, wyprowadź mnie z błędu. Tak troszeczkę porozmawiamy o Danielu i oczywiście ty jesteś tutaj gościem, ty jesteś najważniejszy, ale chciałbym poznać twoje zdanie. Ja byłem, widziałem jak to wyglądało. Ja nie wiem, czy było takie świetne przyjęcie. Ja mam wrażenie, że dawno nie widziałem tak kiepskiego przyjęcia, jeżeli chodzi o widownię, publikę. I miałem wrażenie, że chyba... 3/4 co najmniej osób zgromadzonych było bardzo niezadowolonych z tego, że Daniel rzekomo z takim przytupem wkracza do Fame MMA. Stary, ale czuli emocje. Mi się wydaje, że Daniel to doskonale rozumie tą jedną rzecz. Aha. Że to nie chodzi o to, żeby było zawsze tak, nie. Może być tak, ale są emocje. On chyba rozumie tę zasadę, o której się coraz częściej mówi, 50-50 i dużo osób to uznaje, że 50% się ludzi kocha, 50% się nienawidzi, to Kasia o tym mówił
I to jest bardzo dobra proporcja i Daniel mniej więcej wpada w tych proporcjach, mam wrażenie. No tylko, że musi jeszcze, tak jak, żeby być taką gwiazdą jak Casio, no to musiałby po prostu lać się ze wszystkimi dobrymi i dobre show dawać, nie tylko na walce, ale też na konferencjach, a tego na razie brak. No. Ja powiem jeszcze tylko jedno zdanie, zanim poproszę cię, żebyś tutaj zakończył naszą rozmowę czymś, co ci tam leży w serduszku i w głowie. Don Casio, to jest dla mnie niesamowity przykład prawdziwka, który jest sobą, mówi co myśli, myśli co mówi, pierdoli konwenanse jakiekolwiek. I moje zdanie jest, też może się mylę, ale takie, że to jest chyba najbardziej prawdziwa osoba, kurde, jaką ja śledzę z osób takich, no nie wiem jak to powiedzieć, żeby się nikt nie obraził, no nie chcę powiedzieć patologicznych, ale bardzo mocno specyficznych, nie? Wiesz co, jak go tak na niego patrzyłem, chwilę go kminiłem i on dla mnie tak na krótko, on jest bardzo kumaty, mam wrażenie. Oczywiście, że tak. I do tego się umie bić. Oczywiście, że tak. I do tego jest dobry przed kamerą. I tak naprawdę ten chłop przez to nie musi farmazonić, udawać i doginać pały. Bo to, jak on sobie radził, pamiętam taki słynny face-to-face z Boxdelem, najpierw był z Wrzoskiem, a potem on się po nich po prostu przejechał. Stary, ja nie widziałem... Wrzosek jest zajebistą gadkę ma. To nie, Wrzosek to nie jest tak, że jestem sportowcem. Wrzosek kuma, jest szybki, ma poczucie humoru i się napierdala świetnie. I się tak po nim przejechał i stary... Po Boxdelu chwilę później zmęczony, przyjechał się tak samo, nie? I to nie mówię o walce, bo na walce było też podobnie. Ale stary, no też po Boxdelu się przyjechać też nie jest łatwo, bo Boxdel też ma gadane. No i wtedy sobie stwierdziłem, kurwa, gość jest mocny, nie? Co ci w duszy gra, co ci tam na serduszku leży bądź nie leży, mogą to być emocje pozytywne, niepozytywne, jakiś fajny przekaz, być może niefajny, do widzów, słuchaczy kanału Olimp Sport Nutrition i nie tylko, do twoich fanów, hejterów, ludzi, którzy będą mieli okazję obejrzeć ten materiał i go przesłuchać. Słuchajcie, dbajcie o suplementację. Najlepsza firma, wiadomo jaka. Nie łamcie kumplom nosów. Nie wolno, zwłaszcza jak byli po operacji. Zwłaszcza jak sami mieli się nos robiony. Nie bądźcie tacy. A trzy to nie wiem. Ciągle mam stare w głowie te słowa, co powiedziałem, że gadam z ludźmi, jakbym był nagrywany. No, jesteś. To po prostu... mam prośbę na koniec ostatnio. Podejście do tego, że tak powiem, z takim dystansem, bo wyszło, że jestem mega stary, sztuczny typem przez to, a to nie do końca mi chodziło. Ja jestem z siebie dumny, że troszkę dojrzałem, że tak traktuję niektóre sytuacje życiowe, ale nie wszystkie. O, tak chciałem powiedzieć i tyle, na tym zakończyć. Gościem kolejnej odsłony jazdy z Wujaszkiem był Robert Sutonator Pasut. Proszę. Bardzo dziękuję. Mega. Dziękuję. Pozdrowionka oczywiście, dzwoneczki, jeżeli sobie życzycie być z nami na bieżąco, kciuki w górę, jeżeli materiał przypadł wam do gustu, komentarze, co myślicie o tym, co sobie tutaj poruszyliśmy, o tych wszystkich tematach, oczywiście o Robercie i kolejnych gości w komentarzach. Postaramy się wyjść naprzeciw waszym oczekiwaniom. Pozdrowionka z Warszawy, piąteczka, Wujaszek Felicze, Robert Pasut. Ciao. Hello.